Wczesna jedynka. Maria Szabłowska, dzień dobry. Dzisiaj u nas muzyka bardzo różna. Już niedługo gościem moim i państwa będzie Juliusz Kamil z nową płytą. Słuchamy muzycznej jedynki. One way ticket to the blues, czyli bilet w jedną stronę do bluesa, do muzyki. Tak by może można powiedzieć o naszym gościu, że też ma bilet w jedną stronę, w stronę dobrej muzyki. Juliusz Kamil, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie. Proszę państwa, nowa płyta Juliusz Kamil, Honey I'm Home. Mam właściwie tylko jedną pretensję do ciebie, że, tak? Że po angielsku jest tak dużo. To dlatego, że ja wziąłem udział nie tylko w The Voice of Poland w 2013, ale również troszeczkę wcześniej w The Voice of Switzerland. No właśnie, to jest nieznany fragment twojej biografii. Tak, tak. Miałem taki moment zawirowań życiowych, że mnie rzuciło aż do Szwajcarii, za którą bardzo tęsknię. Ale w momencie, kiedy rozpocząłem pracę nad płytą, okazało się, że jest wiele osób z całego świata, które oczekują na tę płytę. To były głosy i z Japonii, i z... No, siła YouTube'a jest taka, no tak, że to ogromne. I Stany Zjednoczone, i z Japonii, i z Brazylii. Więc no, miałem duży dylemat. Ja ze swoim zespołem Gandahar w 2011 roku nagrałem płytę, która była całkowicie po polsku, bo hołdowałem staremu hasłu Polska młodzież śpiewa polskie piosenki. Tak jest. I chciałem, ten album był przygotowywany po polsku, ale z drugiej strony no, chciałem też zadowolić tę międzynarodową publiczność, która oczekiwała na moje nagrania. Stąd decyzja, że i tytuł, i część utworów jest po angielsku, ale jest też ale część są po, też polsku. Po polsku. Natomiast chcę podkreślić jedną rzecz, że ta płyta została wydana dzięki aukcji crowdfundingowej. No właśnie. Wydałem ją sobie sam. Jeżeli znajdzie się tak wspaniały wydawca, jak na przykład Agencja Muzyczna Polskiego Radia i zechce ją wydać oficjalnie szeroko, to ja oczywiście mam te wszystkie utwory również w wersjach polskich. Aha. Tak, do czego serdecznie zachęcam, więc droga jest otwarta i jakby tutaj chciałbym też po polsku te utwory zaprezentować. A propos siły YouTube'a, bo powiedziałeś, że siła YouTube'a jest wielka. Twój cover Roxanne obejrzało 3 miliony ludzi, tak? 3 miliony odsłon? Szczerze mówiąc, nie śledzę tego, ale skoro tak jest, no to wypada się tylko cieszyć i jakby dalej kontynuować swoją drogę. I już za chwilę będziemy o płycie, ale jeszcze muszę zapytać, czy voice szwajcarski różni się bardzo od naszego polskiego? Czy to są bardzo podobne programy? Format jest podobny, natomiast ja, będąc tam, część z państwa zapewne kojarzy mnie też ze współpracy z Marylą Rodowicz, więc jakby przez te... Prawie 4 miliony aktualnie, Roxanne. Marcin Kusy, mój wydawca, sprawdził. Szybka informacja. Tak. Chciałem powiedzieć tak, że jakby przez te naście lat tutaj w branży 10 lat z Marylą Rodowicz. 10 lat z Marylą, tak. Różne festiwale, programy telewizyjne. Mhm. Tych ludzi się zna. I w momencie, kiedy przychodzę do programu telewizyjnego polskiego, to słyszę... Kamil, to znowu ty, Juliusz Kamil. A tam byłem zupełnie świeży, na nowym gruncie. Mhm. I to było też takie dość ciekawe doświadczenie zobaczyć właśnie, jak pracują Szwajcarzy. Przemiła atmosfera, ale też pragnę to podkreślić. Ostatnio lubię to określenie. Pragnę to podkreślić, że w The Voice of Poland również bardzo zawodowo nas potraktowano i z wielką pietyzmem i szacunkiem. To jest bardzo ważne dla nas, muzyków i artystów występujących. To teraz już o płycie. Bardzo prosiłeś, żebyśmy zagrali tego walca, ja, tak? Tak. Czy mogę tylko słowo właśnie? Mhm. Dlaczego utwór instrumentalny? Dlatego, że przygotowując tę płytę, ja jestem na takim etapie życia, że ja już... I nie muszę w pewnym sensie i nie chcę udowadniać na siłę, że potrafię śpiewać, bo ci, którzy wiedzą, że coś tam potrafię, to wiedzą. Natomiast ponieważ ta płyta powstawała bez ciśnień, a ja jestem no, Pink Floydomanem. No twoje inspiracje to w ogóle są różne. I filmowe. Kury Lewicz, tak, i Pink Floyd. I Peter Gabriel. No tak, właśnie. Można by to wymieniać przez cały dzień. Natomiast skupiając się na tym, czego posłuchamy za chwilę,
chciałem pokazać się też od tej innej strony, pokazać tą swoją duszę instrumentalną, ta, która szuka pejzaży w muzyce, szuka klimatu, szuka takiej atmosfery, w której słuchacz mógłby włączyć sobie gramofon, bo ta płyta ukazała się też na winylu, uwaga, tak. Włączyć sobie gramofon, położyć igłę na pięknej, czarnej płycie i oddać się klimatowi muzyki. Utwór instrumentalny z płyty Juliusza Kamila Honey I'm Home, którą mamy dla Państwa w prezencie od muszę wymienić wszystkie twoje czynności. Od romantyka rockowego przy fortepianie. Dobrze, od romantyka rockowego przy fortepianie, który jest wokalistą, producentem, kompozytorem, autorem tekstów. Znaczy taką Zosią Samosią, krótko mówiąc. Niektórzy porównują mnie do Prince'a i to jest dla mnie olbrzymi zaszczyt. No to rzeczywiście. Więc drogi Prince'ie, podobno dostałeś nagrodę za piosenkę dziecięcą w tym roku w Koninie. Tak, jest to olbrzymie wyróżnienie i to wcale nie jest tak, że piosenki dla dzieci łatwo się pisze. Nie, myślę, że właśnie trudno. No właśnie trudno, ale przekaz był na tyle uniwersalny, że jury doceniło moją kompozycję i mój tekst i rzeczywiście w tym roku Konin był mój. To jest wielka nobilitacja. Zresztą ja jako producent muzyczny teraz zaczynam współpracować z młodymi, zdolnymi ludźmi i przygotowuję im muzykę i teksty. No i być może już wkrótce Państwo o nich usłyszycie. Tak powiedziałeś, młodymi, zdolnymi, to już się do młodych, zdolnych siebie już nie zaliczasz? Ja traktuję swoją twórczość i działalność artystyczną, rzekłbym, no może nie hobbystycznie, bo to by zabrzmiało troszeczkę za mocno, ale to jest moja działeczka, w której ja się zamykam w nocy w swoim studyjku, w swoim warsztacie pracy. A jest studyjko własne, tak? Tak. I tam właśnie przez te kilka lat ta płyta powstawała i pewnie powstawałaby jeszcze wiele lat, bo człowiek ma cały czas taką tendencję do poprawienia tego, co zrobił, ale musiałem sobie postawić cezurę czasową. W pewnym momencie kropkę postawić. Żeby w końcu pokazać swoje dzieło światu. No to właśnie to dzieło mamy dla Państwa teraz, bo autor, kompozytor, artysta przyniósł dla Państwa kilka płyt. Proszę przysłać nam SMS, kilka płyt CD i jeden winyl, bo teraz podobno jest tak, że jak płyta nie ukaże się na winylu, to jakby jej nie było. To było moje największe marzenie, które dzięki tej akcji crowdfundingowej udało mi się zrealizować. Usłyszeć swój głos na winylu. I to się udało. Jeden egzemplarz dzisiaj. Jest dla Państwa i będą z autografami te płyty 71-151. W treści proszę wpisać płyta i swoje dane adresowe, to trafią do Państwa te płyty. Bardzo ciekawe, muszę powiedzieć. Bardzo jest to ciekawa płyta i powiedziałabym też, że dojrzała. Dziękuję.
ja, można powiedzieć, że zmarnowałem w pewnym momencie swój moment po The Voice of Poland, kiedy było troszeczkę głośniej tak, o mnie. Tak, i trzeba było wtedy szybko mieć już materiał, który mógłbym pokazać szerszej publiczności, ale ta płyta potrzebowała czasu i potrzebne były ucieczki na drugi koniec świata, jakieś rozstania, powroty, takie typowo życiowe sytuacje, które pozwoliły mi poskładać to wszystko w nuty i w tekst, żeby móc podzielić się potem ze słuchaczem. Więc ja nie żałuję, że ta płyta ukazała się teraz, a nie wcześniej, bo być może nie byłbym z niej tak zadowolony. Znaczy nadal nie jestem do końca z niej zadowolony. Już bym poprawił milion rzeczy, ale uważam, że niesie ona na tyle duży potencjał emocjonalny, że słuchaczowi powinna się spodobać. Juliusz Kamil był gościem Muzycznej Jedynki. Dziękuję bardzo i przypominam 71-151 w treści płyta i dane adresowe, a ten krążek i winyl jeden, Honey I'm Home, Juliusza Kamila, trafi do Państwa niewątpliwie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. A ja wciąż
nasz czas. Słuchamy Muzycznej Jedynki.